And if I told our love was ending, I'd find myself being inside of you. Oh, you are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. Wiele gmin na początku roku nagradza mieszkańców swojego terenu za wybitną działalność kulturalną, społeczną czy sportową. Nie inaczej robi główny organ samorządowy powiatu, Starogardzkie Starostwo. Co prawda od 14 lat wręczamy Nagrodę Starosty w dziedzinie kultury i sportu, to od ostatnich 2 lat jesteśmy poza Starogardem. W zeszłym roku w Skurczu, w tym roku w Grodzisku Owic. Cały czas wręczamy nagrody tym, którzy najlepiej działali w dziedzinie sportu i kultury w poprzednich latach. Natomiast przy okazji chcemy wykazywać miejsca najciekawsze w Starogardzie, w naszym powiecie. Od 2 lat zawsze w innym miejscu naszego powiatu, a teraz również w nowej formule. Od tego roku wręczamy statuetkę Gryfa Kociewskiego. Statuetka ta jest nawiązaniem do herbu, natomiast jest pewnym jakby przybliżeniem kociewskości. Można zauważyć na piersi gryfa choinkę, która symbolizuje Kociewie. Tak więc w tym roku po raz pierwszy właśnie w Grodzisku Owic nagrodzeni oprócz gratyfikacji pieniężnej otrzymają statuetkę kociewskiego gryfa, którą autor wspólnie ze starostą uroczyście zaprezentowali na scenie. Trzeba było zdecydować się na jakąś formę, a pomysłów było wiele, z tych pomysłów trzeba było coś wybrać, a trudność sprawiła mi po prostu to, że ja myślę, że są zawodowi ludzie, którzy zajmują się na przykład tworzeniem statuetek. Ta nieuzasadniona skromność artysty wymaga komentarza i pozwala sądzić, że skoro jeszcze nie tworzy ich zawodowo, to lepiej, żeby nie zaczął, bo zawodowcy będą zagrożeni. Wyróżnieni za działalność i osiągnięcia sportowe odebrali swoje nagrody z rąk starosty Leszka Burczyka i Patryka Gabriela, członka zarządu powiatu starogardzkiego. Nagrodzeni zostali organizatorzy turnieju Polpharma Streetball za najlepszą imprezę 2012 roku, a w kategorii sportowiec i trener roku statuetki trafiły w ręce akrobatek Jessiki Romanowskiej i Aleksandry Pikul oraz ich trenerki Agnieszki Szweda z klubu UKS Kociewie. Cieszę się bardzo, że zostaliśmy docenione. No, głównie chyba chodziło o, że dziewczyny dostały są mistrzyniami Polski w kategorii dwójek i trójek kobiet. I już teraz zaczynamy osiągać właśnie te najwyższe podium nawet na zawodach międzynarodowych. No myślę, że to jest głównym takim przyczyną, dla której tutaj stoję i dostałam tego grypa pięknego. W tym roku pani Agnieszka otrzymała nagrodę starosty starogardzkiego po raz drugi z rzędu, a słuchając dalszej części wypowiedzi pani Agnieszki... Teraz przygotowujemy się właśnie na Mistrzostwa Europy i mam nadzieję, że tam wystartujemy. Nie sposób nie przypuszczać, że za rok może być trzeci gryf. Za działalność kulturalno-społeczną nagrody otrzymali pan Krzysztof Kowalkowski w kategorii Twórca Roku za książkę o bohaterze II wojny światowej Alojzym Gusowskim, pilocie z dywizjonu 305 oraz oddział powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej powiatu starogardzkiego w kategorii Organizacja Pozarządowa 2012 roku, która tak licznie, w mundurach, obecna była na gali wręczania nagród, że podejrzenia o przecieki z kapituły są uzasadnione. No, trudno powiedzieć, czy wiedziałem. Dostałem cynk, krótko mówiąc, żeby ta gala wyglądała pięknie, żeby być w mundurach, bo Ochotnicze Straże Pożarne to oczywiście organizacja mundurowa, czymś się różni. W związku z tym byliśmy dzisiaj ścisłe kierownictwo oddziału powiatowego w mundurach. Ideę i sens przyznawania dzisiejszych wyróżnień podsumował starogardzki starosta. Nie ukrywam, że zależy nam na tym, żeby nagroda starosty dla tych, którzy ją otrzymują, żeby była wsparciem w ich karierze zawodowej, żeby była czymś wyjątkowym, czymś naprawdę ważnym, żeby ci, którzy tę nagrodę otrzymują, żeby po prostu czuli, że są instytucje, które wspierają ich w ich działalności. Galę wręczenia nagród starosty starogardzkiego Gryf Kociewski muzycznym akcentem zakończył zespół Blues Folk Connection.